Dzień dobry, cześć, czołem, witam was. Ja się nazywam Rysiek Kulik, jestem przyrodnikiem i psychologiem z wykształcenia i chciałem was dzisiaj zabrać na spacer, przy okazji podzielić się kilkoma refleksjami po projekcji filmu Kraina Miodu, który oglądałem wczoraj. Rozumiem, że dzisiaj wy jesteście po. Także zapraszam na krótki spacer. Jesteśmy pod Wadowicami w lesie, jak widzicie. W szczególnym miejscu. To jest Góra Kurczyna w Beskidzie Makowskim. A szczególna jest dlatego, że jest średniowiecznym grodziskiem. Tutaj widać wały, które kiedyś służyły pewnie do obrony tej społeczności, która tu mieszkała. Dzisiaj cały ten teren porasta las. Wtedy było wypłaszczenie właśnie przez ludzi przygotowane po to, żeby się tu osiedlić, mieć domostwa, żyć po prostu, praktykować różne rytuały religijne, pogańskie. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ ten film, który wczoraj oglądałem, głęboko mnie poruszył. Poruszył mnie obrazem życia, które funkcjonuje w harmonii z przyrodą, życia ludzkiego, które nie bierze za dużo, bierze tylko tyle, ile potrzebuje, nie naruszając subtelnej równowagi. Widzieliśmy też na filmie przykład innej strategii życiowej, właśnie takiej, która nie respektuje potrzeb środowiska, limitów środowiskowych, jak dzisiaj mówią naukowcy. Bierze za dużo i to powoduje różne dramatyczne konsekwencje i dla ludzi, i dla świata wokół nas. Także tutaj przed wiekami nasi dalecy przodkowie praktykowali sposoby życia, które są zupełnie inne niż te, które my dziś znamy z naszego życia. Pytanie, czy to jest dobra droga? Czy powinniśmy się zastanowić nad tym, czy świat, który wymyśliliśmy, jest najlepszym ze światów, jaki mogliśmy stworzyć dla siebie i też dla innych istot? Chcę wam jeszcze, zanim pójdę dalej w tej narracji dotyczącej tego grodziska i życia ludzi, coś pokazać. Także zapraszam, chodźcie, chodźmy tutaj. Zauważyłem, że jest tu gniazdo. Zobaczcie. Ubiegłoroczne gniazdo jakiegoś ptaka, może sikorki, bo jest ich tutaj całkiem sporo. Miejsce życia jakiejś innej istoty pozaludzkiej. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym, dlaczego ptaki nie budują za dużych gniazd. One wszystkie są wielkościowo przystosowane do gabarytów tego ptaka. Na przykład tej sikorki, ilości piskląt, które tam mogą się wylęgnąć. Co innego my ludzie. My chcemy mieć coraz większe domy, coraz większe budynki, coraz więcej władzy i coraz więcej kontroli nad rzeczywistością. Zwierzęta nigdy nie budują za dużych siedzib. To nigdy nie jest jakaś inwazja czy ingerencja, która zaburza cały delikatny ekosystem. To jest ważne pytanie, dlaczego my ludzie właśnie tak postępujemy. Dlaczego my ludzie wobec tej krainy miodu, jaką jest planeta Ziemia, nasz jedyny dom, zachowujemy się tak, jakbyśmy byli panami, władcami i za chwilę mógłby po nas przyjść potop i właściwie czulibyśmy się dobrze, wykorzystując ją wcześniej do granic możliwości.
Gdy patrzę na to grodzisko, przejdźmy jeszcze kawałek dalej. Patrzę na to grodzisko, na jego rozmiary, to wyobrażam sobie, jakie domy tutaj stały. Prawdopodobnie to były jakieś skromne lepianki, niewielkie siedziby, dach nad głową, jakieś ściany z naturalnych materiałów po to, żeby na zimę tutaj przetrwać. Czy ci ludzie byli bardziej nieszczęśliwi niż my? Czy my, gojąc za szczęściem, rzeczywiście dbamy na głębokim poziomie o samych siebie i o świat wokół nas? Prawdopodobnie ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, tak samo jak i my, radowali się, kochali się, cieszyli się, celebrowali ważne momenty w swoim życiu. Prawdopodobnie tak samo jak my przeżywali lęki przed śmiercią, przed chorobą, przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Tak samo jak my smucili się, gdy odchodzili ich bliscy, albo gdy rozstawali się ze swoimi dziećmi, które też czasami umierały przecież. To wszystko... Aha, no i złościli się też jeszcze. Jeszcze może o tym powiedzmy. Tak samo jak my też się złościli, też przeżywali te różne trudne emocje. Nasze telefony, pralki, lodówki, samochody i wielkie domy w żadnym wymiarze nie uchroniły nas przed tym ludzkim, egzystencjalnym doświadczeniem. Jesteśmy tacy sami jak ci nasi przodkowie. Boimy się, smucimy się, złościmy i radujemy. Pod tym względem nic nas nie różni. Różni nas jedynie materialny wymiar życia. Wygoda, za którą gonimy i która sprawiła, że dzisiaj możemy niemalże na pilota, na wyciągnięcie kciuka mieć wszystko w pobliżu i podstawione pod nos. Pytanie, czy to nam rzeczywiście służy. Dzisiaj naukowcy mówią o tym, że niszczymy tą krainę miodu. Niszczymy glebę, zatruwamy wodę, zanieczyszczamy powietrze, bierzemy energię w nadmiarze, mimo że prawdopodobnie moglibyśmy bez tego nadmiaru spokojnie i godnie żyć. Także to wszystko pokazuje, że w imię naszych zachcianek, bo to nie są już potrzeby, to są już zachcianki, rzucamy ziemię na kolana i sprawiamy, że ona cierpi, że zwierzęta wymierają, rośliny wymierają. Naukowcy mówią o wielkim szóstym wymieraniu, czyli o tym, że dramatycznie zanika różnorodność biologiczna. A to właśnie ten świat, naturalny świat, ta sieć życia jest naszą krainą miodu. Jest tym, co daje nam pożywienie, powietrze, wodę, daje nam schronienie, daje nam odzienie. Bez tego wszystkiego nie moglibyśmy dalej istnieć. Zwracam na to uwagę, ponieważ ten film, który oglądaliśmy, jest wielką pochwałą skromnego i zrównoważonego życia, którego nam dzisiaj brakuje jak czystego powietrza i czystej wody, jak zdrowego jedzenia. To są bardzo ważne kwestie, nad którymi powinniśmy się pochylić i zastanowić nad przyszłością. Jeśli chodzi o tą przyszłość, nie chcę was namawiać, ani siebie namawiać do tego, żeby wrócić do takich warunków życia, jak ci nasi przodkowie tutaj na grodzisku, czy do takich lepianek i bardzo małych gniazd, jak to przygotowane przez sikorkę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wyrzekli się wszystkich zdobyczy, technologii, techniki i postępu. Nie. Tu chodzi wyłącznie o umiar. Chodzi o to, żeby biorąc z tego świata, zostawiać temu
środowisku, tej krainie, połowę z tego, co zabieramy. Co to oznacza? Dziś naukowcy mówią, że powinniśmy oddać ziemi połowę terenów, pozostawić je w spokoju, pozostawić je jako mateczniki dzikiej przyrody, jako miejsca, w których nie gospodarujemy, nie ingerujemy. Połowę. Tak jak bohaterka filmu pozostawia połowę miodu, połowę plastrów miodu pszczołom, po to, żeby ten cały wrażliwy, delikatny układ, sieć życia mógł trwać dalej. Połowa. Jesteście za? Czy to dużo, czy mało? No to wyobraźcie sobie, może o tym wiecie, że w Polsce wszystkie obszary chronione, wszystkie parki narodowe i rezerwaty przyrody zajmują zaledwie 1,5% powierzchni naszego kraju. 1,5%. A cały czas walczymy o to, żeby uszczknąć z tego tortu jeszcze, znaczy my przyrodnicy, żeby uszczknąć z tego cywilizacyjnego tortu jeszcze kolejne obszary, żeby je objąć ochroną. To jest bardzo trudna praca i niewdzięczna, ponieważ ciągle spotykamy opór ze strony tych, którzy chcą iść do przodu za wszelką cenę, po trupach niemalże. Po trupach pszczół, po trupach zwierząt, po trupach drzew, lasów, puszcz, po trupach rzek. Ostatecznie chyba po naszych własnych trupach, bo jeżeli wszystko jest połączone, to jesteśmy w tej rodzinie właśnie również skazani na odejście, jeśli można tak dramatycznie powiedzieć. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się brać mniej, żeby powściągnąć swoje zachcianki, żeby nie iść tak szybko, raczej wolniej, żeby brać mniej niż więcej, żeby uczyć się, że do szczęścia potrzebuje tak naprawdę nie kolejnego gadżetu, ale tego, co najbardziej ludzkie i podstawowe: bliskich, otwartych, szczerych relacji z innymi ludźmi, ale też z innymi istotami, z całą ziemią. To jest właśnie ten kierunek, który został zapomniany, bo im więcej mamy, tym bardziej jesteśmy samotni. Im więcej mamy znajomych na Facebooku, tym mniej prawdziwych kontaktów, takich jak dzisiaj potrzebujemy tego w dobie pandemii szczególnie mocno. Właśnie takich z dotykiem, ze spojrzeniem, z zapachem, z głosem. Tego wszystkiego nam dzisiaj brakuje. Za tym tak naprawdę tęsknimy. Więc chodzi o to, żeby zwolnić, nie żeby wrócić do jaskiń i na drzewa. Chodzi o to, żeby zwolnić, żeby mieć mniej niż więcej, żeby nie gonić tak za ułudą szczęścia, bo ono już jest tutaj wokół. Na przykład dzisiaj na tym spacerze mogę doświadczyć, jak pięknie prześwituje słońce, jak dostojnie rosną te drzewa, jak śpiewają ptaki, właśnie sikorki słyszę, jak śnieg delikatnie opruszył to miejsce i pozwala mi podziwiać subtelną grę świateł tutaj. Ten spacer jest prawdziwym skarbem, który nie kosztuje nic. Nie muszę płacić żadnego biletu, ani nie muszę specjalnie nic organizować. Już mam prawdziwe, pełne doświadczenie, którego Wam życzę z całego serca. Życzę Wam, żeby Wasze życie było zrównoważone, żeby było bardziej zrównoważone, żeby było bardziej uważne na to, co jest wokół, na potrzeby bliskich, ale też potrzeby innych istot, na to, żeby nie iść za szybko i żeby tak nie gonić za szczęściem.
Jak będziecie tak gonić za szczęściem, to ono nie zdąży was złapać, nie doścignie was. Ono już jest tu i teraz. Do tego was namawiam i zachęcam. To jest piękne życie. Dzielę się nim, bo sam tak żyję. I mam nadzieję, że wokół mnie będzie coraz więcej ludzi, którzy również będą dostrzegać takie proste piękno zwykłego, codziennego życia. Dziękuję wam i do zobaczenia. Może gdzieś nasze ścieżki, tory sieroce naszych planet, jak mawiał Edward Stachura, zetkną się i będziemy mogli spojrzeć sobie głęboko w oczy i doświadczyć prawdziwego spotkania. Tego wam życzę. Cześć.